opowiadamy głęboką historię o tym, że ktoś, kto był bardzo człowiekiem otwartym i dobrym, został skrzywdzony przez los. Nas urzekł scenariusz, dlatego że pokazywał Janosika zupełnie inaczej. Moim zdaniem atutem tego filmu jest casting, który naprawdę bardzo dobrze dobrano te postaci. Pomyślę jeszcze o tym. I kostiumy, i rekwizyty, i choreografia napadów, i różne efekty specjalne. To wszystko, myślę, jest dość spektakularne. Jeśli chodzi o samą produkcję, to jak na nasze warunki, ona była bardzo duża. Dużą przygodą też było kręcenie zdjęć w różnych niesamowitych miejscach. Myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie.